Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Wczoraj gościliśmy w Krosinie, jedzie tu prosto, praktycznie po tylko krótkim odpoczynku. Przyjechaliśmy do kolegi Macieja Wudzika, tutaj do WG Kosakowo. WG Kosakowo rozpoczęło już przyjmowanie gołębi. Tutaj pierwsze gołębie widzimy. Dużo, praktycznie dopiero w tym tygodniu się zapowiedzieli. No tak. Przysyłać jest ich chyba 14. Dzisiaj 5 ja przywiozłem. 5 Liga. Polska Liga Gołębi Pocztowych. Tutaj sobie też zrobimy dwie drużyny. Teraz przywieźliśmy gołębi 5 sztuk z hodowli kolegi Arkadiusza Brzezińskiego. Rodowody na stronie będą. Tam chodzą, widzę, tu jest wszystko przygotowane. Myślę, że jak będzie tak dalej, to będzie dosyć wysoka półka w tym roku. A gołębie ładne. Tutaj mamy też jeszcze, tutaj zobaczmy, gołębie dorosłe. One sobie teraz tutaj, nasze gołębie, one będą latać w oddziale. Tak, 29. No. Znaczy nie wiem, jak to latanie wyjdzie, bo praktycznie no, ileś tam lotów zrobimy, jest 30, tylko parę gołębi do lotu, nie ma tego dużo. Zginęło nam trochę po prostu. Nie, zginął się jak nie, nie mieliśmy, w zeszłym roku też mieliśmy 40 kilka młodych, nie mieliśmy swoich. Czyli 30, bodajże 5 jest, 5 gołębi jest do lotu. Tutaj teraz w tym roku co tam będziesz karmił, jak się to będzie, jakieś karmy nowe, jakieś, czy te same rzeczy? Nowe. Czy co tam będzie? Tu widzimy, jeszcze są resztki, bo tutaj Maciek kolega tam widzimy przebudował, tam sklep jest, tam od frontu pokażemy, a teraz jak się nazywa? Co do produktów, do karm, to praktycznie, o, tu są gołąbki. Dzisiaj to właśnie przywieźliśmy, to mówię, to są od Arka Brzezińskiego. Co do karm, które stosujemy na wspólnym gołębniku, no to mówię, w tej chwili gołębie, które przychodzą, to wiadomo, muszą być karmione jak najlepiej, one muszą być do pewnego okresu życia. Muszą być tam bardzo mocnych karmach, z tym, że później praktycznie im, czym bardziej trenują, tym im troszeczkę te karmy odbieramy, tak powiedzmy. Na razie karma, która jest karmiona, wygląda w taki sposób. To są tu trzy mieszanki. Jest tu karma odchowowa z Goldwinga, jest tu karma zon lotowy z Goldwinga i jest bomba z Primy. I taką mieszanką one praktycznie będą przez dłuższy okres karmione i tak jak co roku zawsze w granicach też widzę, 10% idzie granulat adeno, ten na młodych, czarny worek. Tak, czarny worek właśnie. Chodzi o to, że praktycznie on jest zawsze w karmie, one się muszą nauczyć go jeść, muszą się nauczyć go jeść ze względu na to, gdy nie daj Boże, coś się dzieje, no to praktycznie odciągamy karmę, zostajemy tylko na samym granulacie. A pierwszy dzień najlepiej, albo dwa dni na głodówce, później przychodzimy na granulat. I automatycznie praktycznie potrafi takie stosowanie tego granulatu załagodzić objawy. Tak, objawy, że nie musimy stosować żadnych leków. Powiedzmy, bo tutaj właśnie, że warto zwrócić uwagę, że w tym czarnym worku ten granulat, który jest z firmy TJW, on jest taki drobny, on jest drobniejszy, tak, właśnie jest bardzo dostosowany fajny, do... Drobny, bardzo fajnie go właśnie gołębie, o to chodzi, bo te inne granulaty są trochę większe. Trzeba, mówię, gołębie nauczyć jeść. One w tej chwili, no w tej chwili to wygląda tak, jak jest tam 14 gołębi, jakim zanoszę taką karmę, zostaje. Zostaje groch, zostaje trochę kukurydzy, coś tam skubną. One mają tego dużo więcej niż powinny mieć. Ale tą resztkę to zjadają gołębie rozkłodowe, a one co chwilę mają świeże. Tak samo przygotowuję je od samego początku i uczę je jeść na mokro. Dużo produktów dostają. Czyli czy jogurt, czy olej? Znaczy dostają tak, oleje. Dostają, tutaj mamy też, widzę, z Centrum Zdrowia Gołębi produkty, widzę. Tak, Centrum Zdrowia to jest główny Quikor klimat. Też tam widzę. No Quikor to jest mówię, jeden z lepszych chyba środków na rynku, który ja stosuję już, nie pamiętam. No, byliśmy właśnie... Z 20 lat to jest minimum. Dwa dni temu byliśmy u Andrzeja Głazika i właśnie środek, też tak mam polecał. Wszystko z Centrum Zdrowia, nie? To jest, mówię, to jest numer jeden praktycznie, Coxivet, Mykowet, Wiarowet. Czy do tych gołębi, które teraz dostałeś, 14 sztuk, już dotarły rodowody, czy nie? Czy dostali hodowcy bez rodowodów? Dlatego apelujemy, ja tutaj powiem, te pięć, które ja przywiozłem, to można sobie na stronie zobaczyć, od razu jest. Hydrodiar, u nas jest akurat hydrodiar taki, nie jest to hydrodiar w saszetkach, czy w buteleczkach, u nas jest taki wielkości. Po prostu to jest dostosowane do większej ilości gołębi. Stosujemy różności,
które będą... Jeszcze powiedzmy, przepraszam, hydrodiar, powiedzmy, to jest to, co można powiedzieć, wiąże nam kał, że on jest taki tak, wtedy on biegunkę zapobiega. Biegunkę. Przy częstym sołotu zniszczymy nasz piękny katalog. Właśnie, bo jeszcze powiedzmy, właśnie ja przywiozłem koledzie Maćkowi, bo on tutaj też ma swój gołębnik. Pięknie wykonana. I mamy tutaj go. Naprawdę wysoka półka. Można przyjść, każdy dostanie, bo miałem bardzo dużo telefonów, tutaj jest 50 sztuk, zostawiliśmy u Maćka, bo każdy tutaj z okolic Gdańska, Gdyni może sobie podjechać, zrobić jakieś zakupy, dostanie tak, katalog. Dostanie katalog. A powiem dlaczego, proszę dzwonić, koledzy dzwonią do nas i proszą, żeby wysyłać. No my raczej nie wysyłamy, bo tego byśmy musieli po prostu cały dzień lizać te koperty i znaczki. To jest troszeczkę męczące, ale tutaj proponuję do tych hodowców, którzy są w katalogu, podjechać, skontaktować się, oni na pewno chętnie wyślą. Także mamy w nowym numerze, już mamy drugi przygotowany, to polecam uwadze, też tutaj Maćkowi zostawimy. Mamy taki bardzo fajny artykuł poświęcony adenowirozie. Adenowiroza to jest choroba właśnie gołębi młodych, która tutaj jest bardzo, no taka dziesiątkująca niekiedy stada nawet. Natomiast my mamy od pana doktora Krawczyńskiego taki nowy artykuł, to z Centrum Zdrowia Gołębi. Uzyskaliśmy go, bardzo dziękujemy mu za to. Mariusz jest jednym z głównych takich specjalistów. Jest kilku w Polsce, którzy praktycznie powinni się zajmować gołębiami. Nie? To jest, mówię, a on jest. To się nazywają tak zwani kolumbopatolodzy. Tak. Ale Mariusz jeszcze ma tam laboratorium diagnostyczne, co też jest bardzo ważne. Co do naszej rozmowy, mówiliśmy, że gołębie dostają karmy na różnej postaci. Raz są namaczane na jogurtach, raz są namaczane na olejach. Na olejach, raz są na różnościach. Tu chciałem wam też pokazać na przykład produkt, który wejdzie. Zaraz to zademonstruję. Pokaż nam wiaderko. Tutaj które? Jakieś tu wiaderko. Aha. Praktycznie nie muszą być wylizane, ale od czasu do czasu powinny być. Dobra, się tłumaczysz, że nie umyłeś. No dobrze, nie, nie, dobra, no nie jo. Nie ma być brudne. No. W porządku. Dajmy na to, że bierzemy trochę karmy. Żeby już tego produktu nie zmarnować. To są produkty, które akurat tu już się skończyło. Co to się jest? Jak się nazywa to? Tu jest bagienny wyciąg dla gołębi, numer 26 to był. I one my wszystko sprawdzamy. No to jest kilka lat praktycznie zanim to wszystko tu u nas dojdzie do sprzedaży. Tu jest na przykład następny. Jak się nazywa ten? To jest też CZG 27. I to jest też bagno, tylko że to są wyciągi z bagna. To jest całkiem co innego niż jest, mamy te. A co szukasz? Łyżki to nie będzie. To tak na pałę weź. Nie, bo chciałem pokazać, jak to wygląda. No to jak tu klapniesz, to będzie taka, widać. Mówię, to jest. No widzę, ale oleista nie jest taka. To jest esencja. Esencja, to jest wyciąg z bagna, ale popatrz, no. Wyciągi z bagna naprawdę są rewelacyjne. To pachnie jak jakiś lek. Nawet, no, nie? Takie... To nie ma nic wspólnego, a to jest, mówię, no, jest to wyciąg z bagna, który... Na bagnie to, za przeproszeniem, pachnie pierdami, tak powiedzmy sobie szczerze, siarkowodorem. No. To jest 27 numer. Tutaj przepraszam, bagno... bo to są te preparaty, które masz w Centrum Zdrowia Gołębi do testowania, tak? Tak, my je praktycznie będziemy, jeżeli zdadzą egzamin, to będziemy je wprowadzać... A tutaj co masz teraz? Tu jest praktycznie błoto. To jest też Centrum Zdrowia Gołębi? Tak, to też będziemy wystawiać jako Centrum Zdrowia. Nie wiem, gdzie ta łyżka. Bardzo gęste było. Masz nóż, to weź nożem, nożem haratny, też taki połamany. Z dodatkami. Kolega jest, widzimy, przygotowany. Ho, ho, ho. Dobra, weź tam nożem nałóż. Nałóż ten nóż, nożem, dobrze. To bardzo gęste było to, rewelacyjne. One mają, to było to nie dość, że jest, to było to bagienne, ma dodatek ziół, które tu będą dodawane z Centrum Zdrowia i to taką ilość się mniej więcej podaje na to. No taką, no. Tak, no, musimy, one jest gęste, to trzeba wszystko mocno rozmieszać. Mhm. Do tego dodajemy jeden produkt, który jest w centrum już znany, tutaj będzie. Czyli co? Tutaj antywir praktycznie zawsze jest dodawany i super środek też już jest tutaj. On był troszeczkę, to jest tak zwana ziemia, bardzo mocna ziemia kobaltowa, to jest skała, którą się po prostu później mieli na drobne. Ma praktycznie całą tablicę Mendelejewa i tego się bardzo mało daje. To już to dodane w tym, dlatego ja już tego tu nie dodaję. Jest to ziemia, no mówię, która ta bagno, myślę, że podbije tu nasz rynek. Nie wiem, ile to nasz wyjdzie finansowo, ale podejrzewam, że będzie to bardzo, bardzo fajna część. Później na przykład mamy miks minerałów, aminokwasy z dodatkami, super sprawa. To drożdże, to są na bazie drożdży? Nie, to jest na bazie minerałów, a tu jest właśnie miks drożdżowy,
to nie będę zdradzał tajemnicy, co tu jest, ale jest naprawdę rewelacyjny. I to będzie w opisie. Jo, ale... Wundertropfen, cudowne krople. Cudowne krople. Zobaczymy, co tu, jak to wszystko się będzie nam sprawowało. Te trzy produkty to są produkty, które będziemy wprowadzać. A tak jak mówię, no a resztę to jest głównie Centrum Zdrowia, Prima, trochę Leśnej Doliny, no, Quicor to jest, mówię, środek, myślę, no chyba znany w całej Polsce, ale nie ma chyba hodowcy, który go no, nie... No już nawet się doczekał podróbek, nie? Tak, no to praktycznie i dużo rzeczy. I podobnych się... nazw też, Quicor, inaczej tak, napisane, tak. Nazwa to, podobnie brzmi. Środek. Ja go pamiętam jeszcze, jak Andrzej go sprowadzał, jeszcze był w oryginalnych opakowaniach. Niedawno miałem to opakowanie jeszcze, ale przez ten bałagan z tym porządkiem właśnie, tym budową, gdzieś mi to opakowanie zginęło. Dobrze. No. To wszystko na razie? Będziemy tutaj kolegę... Taką karmę, jak wysuszyć, taką karmę dajemy gołębiom już od początku. Tutaj powiedzmy, Maciek na kanale regularnie zamieszcza tutaj też relacje, co tu się dzieje. No na razie to popatrzmy, na razie mamy tylko troszeczkę bałaganu jeszcze ale gołębie te tam przyjęte... Nie... Pokażemy sklep jeszcze może, tu przejdziemy. Tu było inaczej, teraz tu właśnie mamy zrobiony sklep. Wszędzie bałagan. No. Cały czas jeszcze budujemy. Tu praktycznie jak skończy się budowa, bo tu budują... O, tu mamy właśnie, ja pokażę może, tam powstał z przodu taki obiekt, tam będzie do wynajęcia pomieszczenia, natomiast tutaj mamy sklep już, ten, który tam był z przodu. Otwórz go może, pokażmy. Jeszcze gdzie jest ten kontener, to będzie sprzedaż magazynowa. O, i tu mamy już różne produkty, widzę, karmy różne są. Tak, karmy są. To Biofedu, co to jest też karma Biofedu, tak? Są karmy Biofedu, są karmy Kinga, no i Goldwinga, których bardzo mało zostało, bo te karmy to schodzą praktycznie bardzo mocno. I jeszcze Grity. Karmy Primy też, których jest tutaj dosyć mało. Czyli dostawa karm prawdopodobnie w poniedziałek. Wszystko. Na półkach mamy też różne inne akcesoria. Tutaj jeszcze polecamy uwadze, bo jakby ktoś chciał z kolegów, bo tu Maciek ma robi oleje zimnotłoczone, one są różne. Jest tutaj konopny, ostropestowy, słonecznikowy, len, no bardzo dużo różnych. Mieszanka też jest, takie widzimy te tutaj z orzechów, tak? To takie gęsty właśnie widzimy. To jest też temperatura niska, to siłą rzeczy on będzie też właśnie gęstszy. No nic. Także na razie dziękujemy bardzo koledze. Zachęcamy wszystkich do zapisywania się jeszcze do tutaj przysyłania gołębi. Także ktoś tam jeszcze odpadnie, czyli myślę, że można się śmiało jeszcze, jak są chętni, zapisać. Także bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.